Anioł roku, w tym roku można powiedzieć taki mały jubileusz, ponieważ po raz 15 organizujemy plebiscyt, mając na celu wyróżnienie osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które bezinteresownie w danym roku pomagają. Każdy, kto chce, kto ma takiego swojego anioła, wystarczy, że wejdzie na stronę wartojestpomagać.pl. Tam znajduje się specjalny taki formularz internetowy, który należy wypełnić i na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia. Po tym terminie kapituła nagrody spotyka się, przyznaje punktację osoba, firma, instytucja, która uzyskała największą ilość punktów, która kapituła wybrała i zwróciła szczególną uwagę, jak dana osoba, firma, instytucja pomagała w danym roku, otrzymuje tytuł Anioła Roku 2022.